Witajcie kochani w nowym filmie. Dzisiaj jedziemy do Mariana Bublewicza, do byłego kierowcy rajdowego. Jak zaraz wam pokażę, dzisiaj jest jakoś tak wyjątkowo bardzo dużo aut. Wam pokażę. Jest aut bardzo dużo. Cały parking tutaj. No, będzie się działo. Wszyscy teraz jedziemy na awaryjkach, tam za nami widać, że się coś ciągnie. Dużo ludzi, jak przed chwilą wam pokazywałem. Tutaj mamy pomnik Mariana Bublewicza. Słyszysz, młody? Słyszałeś, co na to powiedział? Zła jasność. Dzisiaj rozmawiałem z panią Beatą, z Beatą Bublewicz, jakby bardzo mocno jakby dziękuję za to, że tutaj się tak licznie zbieramy. Przyjeżdżamy tutaj tylko dlatego, żeby uczcić pamięć Mariana, mega kierowcy. Dlatego też jakby robimy to po cichu. Spokojnie. Robimy to tylko dla niego. Jakby... A że Marian lubił czasami też przygazować, to i palenie gumy. A że Marian lubiał przygazować, to palimy kapcia, jedziemy na awaryjnych, żeby jakby uczcić tą pamięć mega kierowcy. Wielu tutaj z nas nawet jeszcze nie było na świecie, jak on niestety zginął. I za to właśnie bardzo, bardzo serdecznie pani Beata dziękuję, że ta pamięć jest nadal, że ona jest. Chyba ja to widzę bardziej tak, że narastająca, ta pamięć jest narastająca i coraz bardziej o nim pamiętamy, mimo to, że go, tak jak już mówiłem wcześniej, po prostu nie znaliśmy. Jedynka i włączamy się do ruchu. Tam mówię po środku. Sprzęgło mi się skończyło. Naprawdę? No. Sprzęgło się skończyło. Niemożliwe. A ty, faktycznie. Jak widzieliście, przed chwilą był palony kapeć, były dwie chętne BM-ki. Jedna fajnie spaliła, a w drugiej się skończyło sprzęgło. Nie mogła już palić kapcia. Witajcie, szybkie podsumowanie dzisiejszego wieczoru, tak mogę powiedzieć, bo już jest bliżej 20 godziny. Tak, szybkie podsumowanie. Był raczej rekord samochodów. Tutaj pomnik jest tak. Dzisiejszy dzień jest bardzo udanym dniem. Dziękuję wam wszystkim za oglądanie. Do zobaczenia w następnym filmie.